Podczas uroczystego otwarcia TSW 2020 po raz siódmy przyznane zostały nagrody imienia profesora Szczepana Pieniążka. Jury konkursu uhonorowało najbardziej innowacyjne i korzystne dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa produkty zgłoszone przez wystawców. W tegorocznej edycji konkursu kapituła postanowiła nagrodzić następujące produkty, rozwiązania lub technologie. Karbohumik, ekstrakt humusowy wykonany na bazie węgla brunatnego, zgłoszony przez Karbohort spółka z o.o. Produkt ma ogólne zastosowanie. My żeśmy ten produkt dopracowali do takiego wariantu, że możemy go stosować i w ogrodnictwie, i w uprawach polowych, ale tym bardziej w uprawach polowych. Pierwiastek C to jest węgiel, który łączy nam się z azotem. Jeżeli połączymy te dwa pierwiastki razem, to zatrzymujemy azotany w pozycji, w poziomie próchnicy. Nie pozwalamy im spływać do wód gruntowych, a amonowi nie pozwalamy się ulatniać. Więc zachowujemy podstawową rzecz, proporcja węgla do azotu, tak, która nam tworzy próchnicę i daje życie w tym. Więc my mówimy, że karbohumik i gnojowica. Tak? Wprowadzamy w 100% naturalny, organiczny nawóz. Delfin WG, zgłoszony przez Agrosimex spółka z o.o. Ja na wstępie chciałam jeszcze raz podziękować kapitule, która przyznała nam nagrodę. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Nie spodziewaliśmy się aż tak wysokiego wyróżnienia. Chociaż powiem szczerze, że ten produkt zasługuje, jestem pewna, że zasługuje. Będziemy jako firma pracować nad tym, aby był bardzo szeroko dostępny dla producentów rolnych. Ma bardzo szeroką etykietę i wszechstronne zastosowanie w różnych uprawach, a największym takim plusem tego produktu jest to, że nie ma żadnych pozostałości. Jest to produkt, który jest całkowicie bezpieczny i wszystkie towary mogą być mrożone, przerabiane, eksportowane, podawane dzieciom. Enbar, zgłoszony przez Royal Brinkman Polska spółka z o.o. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że otrzymaliśmy nagrodę za urządzenie Enbar. Jest to maszyna służąca do wykonywania zabiegów zamgławiania w obiektach szklarniowych i tunelach z wykorzystaniem środków ochrony roślin. Dzięki zamgławianiu jesteśmy w stanie w znacznym stopniu ograniczyć ilość środków ochrony roślin wykorzystywanych do zabiegów. Wszyscy obecni na posiedzeniu kapituły byli zgodni co do tego, że ta edycja konkursu obfitowała w ciekawe i godne uhonorowania produkty, dlatego postanowiła przyznać wyróżnienie dla Plantalux Medio, wielozadaniowy sensor w systemie sterowania oświetleniem, zgłoszony przez Plantalux spółka z o.o. Bardzo mi miło przyjąć tą nagrodę, wyróżnienie, trzeci rok z rzędu ją dostajemy. Na czym polega naprawdę to wyróżnienie? No jest dla nas bardzo ważne. Stworzyliśmy sensor, dzięki któremu możemy zbierać praktycznie wszystkie ważne dane w szklarni. A każdy bardzo dobrze wie, że im więcej danych mamy, tym więcej rzeczy możemy zmienić w szklarni. Jak mamy dane, jak dokładnie produkować, no to wiadomo, zwiększamy plon, a plon to pieniądze szklarniowca w kieszeni. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.